skyld at det er sånn. Barometret står på storm. Jeg er i kjempeform, jeg kan ikke ligge. Witam w kolejnym wywiadzie z kołem. Dzisiaj moim gościem jest Michał Płóciennik, nauczyciel akademicki na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Porozmawiamy dzisiaj troszeczkę sobie o miejscu filozofii w szkołach, bo Michał się tym trochę zajmuje. Ale zanim do tego przejdziemy, Michał, ty z pierwszego wykształcenia jesteś teologiem, magistrem teologii. Skąd w ogóle jakieś tutaj zacięcie filozoficzne? Jak tą filozofię, znaczy skąd ona ci się w ogóle wzięła w twoim tutaj jakoś życiu? Jak wylądowałeś tutaj? Witam serdecznie. Dziękuję w ogóle na początku za zaproszenie do rozmowy. Pewne zacięcie filozoficzne, czy zainteresowanie w ogóle filozofią pojawiło się u mnie w ramach teologii. Studia teologiczne przez pierwsze dwa lata głównie składają się z zajęć filozoficznych. Filozofia gdzieś chyba we mnie w pewnym sensie chyba siedziała. To znaczy ja miałem całą masę pytań związanych z religią, ze swoją wiarą, z podejściem do życia, z pytań takich egzystencjalnych i światopoglądowych, chyba najbardziej fundamentalnych. Pamiętam, że taki przełom, jeśli chodzi o filozofię, nastąpił na drugim roku, kiedy omawiałem był Kant. Jak się pojawiły mi się problemy związane z no, pewnymi twierdzeniami Kanta, chociażby odróżnieniem rzeczy samej w sobie i fenomenów i tak dalej, i tak dalej, to ja zacząłem sobie dosyć mocno stawiać pytanie, no to jak to właściwie naprawdę jest? Kto tu właściwie ma rację? Jaką opcję na życie przyjąć? Komu uwierzyć? No i jak raz zacząłem sobie te pytania stawiać, tak nie przestałem ich stawiać do dzisiaj. Paradoksalnie impulsem do zainteresowania się filozofią była w moim przypadku religia, bo ja tam poznałem filozofię i wyraźnie zainteresowanie filozofią dokonywało się w kontekście tej religii, w kontekście przemyślenia no, moich fundamentalnych wyborów życiowych, jakichś fundamentalnych wartości i jakiejś mojej fundamentalnej perspektywy życiowej. No i tak to się właściwie zaczęło. Więc ja po trzecim roku, jeśli dobrze pamiętam, teologii podjąłem studia filozoficzne i jakby kontynuując oczywiście cały czas teologię, więc studiowałem równolegle teologię i filozofię. I to chyba w moim życiu tak zostało, to znaczy mi się te dwie płaszczyzny cały czas gdzieś przenikają. A do tego doszła jeszcze potem trzecia płaszczyzna, kiedy skończyłem studia jedne i drugie, pojawiła się zupełnie nieoczekiwanie propozycja pracy w gimnazjum w charakterze nauczyciela filozofii. No właśnie, tutaj właśnie się pojawia mniej więcej ta pasja pedagogiczna, którą też bardzo wyraźnie reprezentujesz. Jak to w ogóle było z tym nauczaniem w gimnazjum? Skąd to się wzięło? Początki, jak się zaczęło? Początki były strasznie trudne, dlatego że no ja taki naładowany wiedzą akademicką, wierzący prawie że wyłącznie w naukę. W pewnym momencie mi się wydawało, że to nauka zbawia świat i człowieka. Poszedłem do gimnazjalistów, no, którzy w troszkę innym świecie funkcjonowali. Pierwszy semestr no, to było potworne. To było potworne zderzenie. No i okazało się, że niestety moje zasady nie działają. Ja do nich z tym nie docieram. Nie wiem skąd, nie mam bladego pojęcia, ale będę chyba moim gimnazjalistom za to do końca życia wdzięczny. Pojawił się w mojej głowie taki pomysł, że skoro ja nie bardzo jestem w stanie ich przeciągnąć na moją stronę, to może ja spróbuję chociaż na chwilę przeciągnąć siebie na ich stronę i jakby z ich podwórka spróbować do nich dotrzeć. No i nagle się okazało, że nie tylko, że poszedłem na ich podwórko, to ich podwórko dosyć mocno okazało się moim podwórkiem. To znaczy ja na nowo po prostu siebie odnalazłem. To nie jest tak, że to jest tylko wyraz jakiegoś koniunkturalizmu, ja się po prostu chciałem dostosować do mody. Nagle sobie uświadomiłem, że ja gdzieś paradoksalnie na studiach siebie zgubiłem troszkę. To znaczy bardziej znalazłem książki, a siebie jako człowieka chyba gdzieś zgubiłem.
I ta pasja chyba wypływa nie tyle bardziej z filozofii, ile z filozoficznego kontaktu z drugim człowiekiem, tak? To znaczy chęci spotkania się z nim i dopiero potem podzielenia się z jakąś pasją filozoficzną. Moim zdaniem jednym z fundamentalnych problemów i fundamentalną tajemnicą filozoficzną jest ewidentnie człowiek. Tu jeśli mogę szybciutko przywołać jeszcze raz Kanta, bo mam wrażenie, że Kant u mnie spina pewne rzeczy. Jeśli dobrze pamiętam, w wykładach z logiki Kant stwierdza, że cała filozofia się właściwie sprowadza do czterech pytań. Co mogę wiedzieć? Co mogę poznać? Na co mogę mieć nadzieję? Nie, co mogę wiedzieć? Co powinienem czynić? Na co mogę mieć nadzieję? I Kant stwierdza, że właściwie te wszystkie pytania się rekapitulują w jednym fundamentalnym pytaniu, kim jest człowiek. I to jest chyba coś, co mi cały czas gdzieś przyświeca. Tak, człowiek jako punkt wyjścia, punkt odniesienia cały czas filozofii. No bo jeśli zgubimy tego, który filozofuje i o którego w znacznej mierze w filozofii chodzi, no to mamy taką troszkę co, no taki poperowski trzeci świat, tak? Wiedzę gdzieś tam ponad głowami, no tylko pytanie jest, co z tej wiedzy. Dobrze. Czy według Ciebie udało Ci się zainteresować tych uczniów jakoś filozofią? Znaczy nie mówię, że wszystkich, czyli znalazły się jakieś perełki, które rzeczywiście jakoś gdzieś może podjęły, może niekoniecznie przez studia, ale w jakiś taki prywatny sposób naukę filozofii. Wiesz co, to jest trudne pytanie, dlatego że no, nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, tak? No, trudno mi to oceniać, natomiast chyba tak, znalazło się parę takich osób, które potem wyraźnie dawały mi też informację zwrotną, że gdzieś przez kontakt, przez jakąś sugestię, przez zajęcia albo zainteresowały się filozofią, albo coś ta filozofia w ich życiu gdzieś tam zrobiła. Chociaż wiesz co, ja na dwie rzeczy bym zwrócił uwagę. Mnie z reguły dosyć mocno interesują ci, którzy najmniej mają wspólnego z filozofią. To znaczy ja chyba lubię pracować z takimi, którzy są największym wyzwaniem pedagogicznym. Bodajże Tadeusz Kotarbiński, jeśli się nie mylę, powiedział kiedyś coś takiego, że najlepsi nauczyciele powinni iść do najgorszych szkół, do najgorszych uczniów, bo jeśli są rzeczywiście najlepsi, no to będą w stanie tych najgorszych podnieść. Ja lubię chyba, chociaż żeby było jasne, to jest strasznie trudne. Ja sam dobrze wiem, że ja byłem niesamowicie ciężkim i paskudnym i uczniem i studentem, ale nie, wydaje mi się, że paru uczniów gdzieś tam się udało jakąś pasją zarazić. I druga rzecz, o której szybciutko chciałem wspomnieć, to ja też dosyć chętnie podkreślam, że ja mam wrażenie, że ja od swoich uczniów czy studentów uczę się więcej niż oni ode mnie. No właśnie, no bo filozofia, jakby nie patrzeć, w tym momencie w liceach czy gimnazjach nie ma za ciekawego obrazu. Czy jest jakaś szansa na poprawę? Wydaje mi się, że musielibyśmy na ten problem spojrzeć dwupoziomowo, tak? Jeden poziom, no to jest taki poziom instytucjonalno-polityczny. No i tu możemy sobie oczywiście pogdybać, porozmawiać. Czy jest szansa na poprawę? No to jest kwestia, obawiam się, pewnych wpływów politycznych, pewnych decyzji politycznych. Być może tak, być może nie. I tak pewne ruchy zostały zrobione, tak? To znaczy, bo rozumiem, że ty jakiś projekt masz mimo wszystko na poprawę wizerunku filozofii. Tak, no i to jest jakby ten drugi, to jest ten drugi obszar. To znaczy, jeden obszar to jest taki, który no w znacznej mierze, nie oszukujmy się, jest od nas niezależny, tak? To znaczy, no to są kwestie pewnych decyzji instytucjonalnych na znacznie wyższych szczeblach. Druga kwestia to jest to, co my możemy realnie zrobić. I ja staram się realnie no podejmować pewne działania, czyli spotykać się w miarę możliwości z młodymi ludźmi w szkołach i prowadzić prelekcje filozoficzne, takie, które wyraźnie mają nie tyle analizować poszczególne problemy filozoficzne, ile rozbudzać pewną potrzebę, czy uświadamiać pewną potrzebę filozoficzną, pewną pasję filozoficzną. I jak to do tej pory wygląda z tym projektem? Wiesz co, ja mam pewną taką zajawkę projektu, który sobie tak troszkę górnolotnie
nazwałem, czy w dobie Facebooka ktoś jeszcze mądrości i sensu istnienia szuka, a więc po co współczesnemu poetycko. Człowiekowi filozofia. No trochę poetycko, tak, element PR-owy jest chyba dzisiaj dosyć istotny. Taką zajawkę przedstawiam jako pewną ofertę szkole i liczę po prostu na dobry oddźwięk. Rozumiem, na razie jakieś tam tematy podajesz ewentualnie. A przykładowe, natomiast jestem otwarty na dyskusję właściwie na każdy temat. To znaczy ja mam wrażenie, że filozofia, czy filozoficzność rzeczywistości nas otacza. Z filozofią jest o tyle łatwo, że filozofować możemy zacząć od czegokolwiek, tak? Możemy po prostu usiąść sobie przy stole i zacząć się zastanawiać nad istotą stołu. Możemy, nie wiem, wziąć człowieka i próbować zrozumieć, na czym polega istota człowieczeństwa, jakie są jego odniesienia do nie wiem, do innych ludzi, do wszechświata, do świata przyrody i tak dalej. Każdy punkt wyjścia jest dobry. W filozofii w pewnym sensie centrum jest w każdym miejscu. Tak? To jest coś, co wyróżnia filozofię jednak z innych dziedzin nauki czy wiedzy, no, które jednak są sprofilowane, zawężone. Natomiast filozofia, przynajmniej w klasycznym rozumieniu, stara się objąć wszystko i w tym sensie jest w stanie wyjść z każdego punktu, no, żeby do tej wszystkości jakoś zmierzać. Rozumiem, że jakby przybrałeś w pewnym rodzaju jakąś, znaczy ten projekt jest pewnego rodzaju misją dla ciebie, czy tak, czy nie? Wiesz co, chyba tak. Ja tu bym się od tego nie odżegnywał. I to też nie jest chyba coś nowego w filozofii. Swoją działalność Sokrates, jeden z ojców filozofii zachodniej, zaczął dlatego, że poczuł się w jakimś sensie wezwany, zaproszony, wymuszony jego działalność przez boskie instytucje. Tak? Pytia stwierdza w Delfach, że on jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. No i Sokrates próbuje to zweryfikować. No niestety mu się nie udaje, no więc misja mu niejako się narzuca. Wiesz co, ja tego nie odbieram jako jakiejś misji takiej dodanej do, nie wiem, do swojej działalności pedagogicznej, do swojego życia. To znaczy ja mam wrażenie, że człowiek, który rzeczywiście ma jakąś pasję, coś kocha po prostu, czymś się realizuje, z automatu no, ma ochotę się tym dzielić, tak? I jest taka stara filozoficzna zasada, że dobro się rozlewa. I to jakby z automatu, to znaczy do istoty dobra należy to, że ono się chce dzielić, ono chce się udzielać, rozlewać. Ja mam wrażenie, że to u mnie jakby z automatu płynie. To znaczy ja jakbym przestał robić to, co robię, to musiałbym chyba przestać uprawiać filozofię w taki sposób, jak ją uprawiam, a dla mnie by to oznaczało w ogóle ją przestać uprawiać. Takie, Michał, jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy obserwując współczesny świat, współczesną w ogóle sytuację naszą tutaj, no jakby nie patrzeć również polityczną, czy według ciebie da się zmienić obecny obraz filozofii? Tak, czy są realne szanse na to? W krótkim czasie, w długim czasie? To jest też kwestia tego, jak my pojmiemy filozofię, bo wydaje mi się, że problemem współcześnie filozofii jest to, że za filozofię jako taką uchodzi albo próbuje uchodzić pewien jej sposób rozumienia. To znaczy filozofia zasadniczo od pewnego czasu została wyraźnie sprowadzona do filozofii akademickiej, tam została zawężona. Nie oszukujmy się, tego typu filozofia dzisiaj się społecznie i kulturowo niekoniecznie dosyć dobrze przyjmuje. Natomiast w filozofii jest bardzo dużo we współczesnej literaturze, we współczesnej kulturze, w filmie. Ja sam byłem pod olbrzymim wrażeniem, kiedy z bratem i z rodziną poświęciliśmy troszkę czasu na obejrzenie sobie jakichś tam współczesnych filmów. Raz to była cała saga Gwiezdnych Wojen, dwa potem pojawiły się na przykład Igrzyska Śmierci. Ja powiem szczerze, przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy się okazało, że tam jest cała masa problemów i wątków filozoficznych.
Jeden z kolegów zaraził mnie, a właściwie ja trochę bardziej brata zaraziłem, bo ja mniej jakby w tego typu literaturze gustuję, chociażby takim polskim pisarzem Jackiem Dukajem. Okazało się, że u Dukaja jest cała masa jakby wątków filozoficznych. Z doświadczeń szkolnych i uczniowie, mam wrażenie, wynieśliśmy no, takie poczucie, że na przykład chociażby w wielu stylach współczesnych muzycznych pojawiają się zagadnienia filozoficzne. No, rap jest wręcz przebogaty w tego typu kwestie. To jest kwestia tego, gdzie my tych wątków filozoficznych poszukamy. Moim zdaniem współczesna kultura jest naprawdę przebogata w nie, tylko że my uparcie szukamy ich w pewnych klasycznych miejscach. To znaczy, to musi być w takiej literaturze, w takim miejscu. Jak tego nie ma, to twierdzimy, że tego nie ma w ogóle. Pewne przestrzenie kulturowe się po prostu przeniosły. I teraz trzeba wykonać... Mam wrażenie, pracę filozoficzną, podstawowy akt filozoficzny, więc metanoję, nawrócenie, spróbować na nowo spojrzeć na rzeczywistość i zobaczyć, że to, że czegoś nie ma w jednym miejscu, to wcale nie oznacza, że rzeczywistość jest tego w ogóle pozbawiona. Czyli wniosek jest taki, że się da, tylko trzeba dobrze do tego podejść po prostu. Tak, zdecydowanie. To znaczy filozofia w moim przekonaniu umrze wraz z człowiekiem. To znaczy człowiek z natury jest filozoficzny. My filozofię mamy jakby we krwi, natomiast sposób, w jaki ją wyrażamy, sposób, w jaki ją przeżywamy, jest po pierwsze indywidualny, bo każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny, po drugie jest uzależniony od kultury, a także od etapu jej rozwoju, od czasu, miejsca. I trzeba troszkę bardziej pluralistycznie na to patrzeć, a nie zamykać się w pewne schematy i uprawiać coś, co w moim przekonaniu jest jedną z bolączek współczesnej filozofii, a co ksiądz Józef Tischner nazywał izmologią. To znaczy, że my wszystko próbujemy pokatalogować, podefiniować, pozamykać w schematy i udawać, że mamy uporządkowaną rzeczywistość. Ona nam się wymyka przez ręce i bardzo dobrze, bo jakby się nie wymykała, to filozofia by była niepotrzebna. Dobrze, Michale. To w takim razie życzę Ci powodzenia w realizowaniu Twojego projektu. Dalej także również powodzenia poszerzaniu własnych jakichś horyzontów filozoficznych. I dziękuję bardzo, że zgodziłeś się ze mną dzisiaj porozmawiać. Bardzo dziękuję. Hey, you remember what I'm gonna say? If you know now,